Dzień dobry moi drodzy, witajcie serdecznie. Zobaczcie, dzisiaj zajmiemy się konfiguracją i stawianiem Home Assistanta naszej aplikacji Home Assistant za pomocą takiego urządzenia. Tak jak mówiłem, jest to Raspberry Pi 4 model B. Mówiłem o tym w wcześniejszym odcinku. A w tym pokażę Wam, jak skonfigurować za pomocą tego urządzenia swój inteligentny dom. Jak zbudować całą bazę i podstawę do tego, żeby odczytywać wszystkie parametry, które nas interesują. Zanim przystąpimy do konfiguracji, słuchajcie, pokażę Wam, co potrzebujemy. Potrzebujemy na pewno taką płytkę. No i teraz jest mała zagwozdka, bo taka płytka, można ją kupić samą taką płytkę pojedynczą, bez niczego, bez żadnego sprzętu, akcesoriów i tak dalej. I ona kosztuje w granicach 250 zł, powiedzmy, do 270. Spokojnie dostaniecie taką płytkę w tej cenie. Ale do tej płytki będą potrzebne oczywiście radiatorki, które musimy zamontować na najważniejszych układach, które tutaj mamy, tak? To są takie radiatorki, które będą nam odprowadzały ciepło, żeby układy się nie przegrzewały. Oczywiście one są z termopadami pod spodem przyklejonymi, więc sobie tutaj to można nakleić. Także zwróćcie uwagę przy zakupie, żeby taki zestaw, który będziecie zamawiać, miał w zestawie takie właśnie radiatorki. Takie bądź inne, aczkolwiek musi mieć w zestawie radiatory, bo bez tego niestety będzie to urządzenie się grzało, jest ryzyko, że się będzie nam przegrzewać i wyłączać, tak? To nie chcemy tego, dlatego dobrze jest mieć taki osprzęt. Do tego będziemy potrzebować kartę 32-gigową na przykład. Jeżeli potrzebujecie coś wgrać na tą kartę, to musicie mieć albo adapter, żeby podłączyć ją do komputera, bądź ewentualnie jakiś czytnik kart, cokolwiek innego, chyba że macie w komputerze takie wejście na taką małą kartę. Jeżeli nie macie, no to jest adapter, który po prostu tutaj załatwi sprawę. Ewentualnie możecie jakiś czytnik kart pamięci dosłownie też sobie do tego podłączyć. I teraz tak, to urządzenie jeszcze potrzebuje zasilacza, więc jeżeli kupujecie, to dobrze byłoby mieć to z zasilaczem. Ja Wam powiem, jak ja kupiłem to wszystko. Ja kupiłem to w zestawie. Mój zestaw zawierał płytkę, nasz kontroler, Raspberry Pi 4, zawierał radiatorki, zawierał wentylator, tego nie zawiera oczywiście, karty pamięci rzadko są, aczkolwiek też są w zestawie, ale polecam sobie wybrać samemu, bo możecie sobie jakąś szybszą kartę włożyć na przykład. Więc zestaw zawiera przeważnie płytkę, możecie właśnie znaleźć zestaw z radiatorami, z wentylatorem i obudową. Ja taki zestaw kupiłem, on był trochę droższy, bo kosztował bodajże 460 zł. Ale oczywiście na sklepach typu Allegro czy AliExpress możecie znaleźć dużo, dużo tańsze. Ja kupiłem dosyć szybko, więc mój zestaw kosztował 460 zł, ale miał dodatkową obudowę. I teraz jak tak sobie rzucimy okiem na oferty, które tutaj są, powiedzmy, dostępne, to zobaczcie, 295 zł to kosztuje czysty zestaw, tak? Taki czysty zestaw takiego urządzenia. Jeżeli chcemy na przykład z obudową i zasilaczem, który jest dosyć niezbędny, w takim układzie musimy zapłacić trochę więcej. Tutaj jest już ten zestaw z obudową i zasilaczem trochę tańszy niż ja kupiłem, bo kosztuje 434 zł. Aczkolwiek ten zestaw zawiera obudowę, zawiera zasilacz. Zasilacz jest specyficzny, bo musi mieć minimum 5 A, albo około 5 A, żeby to urządzenie działało bez problemu. Jeżeli podłączymy zwykły zasilacz USB typu C od ładowania telefonu na przykład i nie będzie miał 5 A prądu ładowania, to w takim układzie niestety urządzenie nie będzie działać prawidłowo, więc musi być zasilacz dedykowany bądź taki, który posiada prąd ładowania 5 A. Dodatkowo jest wentylator i te termopady razem z tymi radiatorami. Także to jest dosyć fajna sprawa. Taki zestawik, no mówię, tani nie jest. Można też zbudować to na starym komputerze, też pokażę Wam jak, ale na dzisiaj skupimy się na takim zestawie. Tutaj widzicie 227, sam goły zestaw. Oczywiście sprawdźcie też oczywiście pojemność takiego urządzenia, jaką ma pamięć. Bo tak jak widzicie, ten zestaw tutaj posiada 8 GB RAM-u tutaj, tak? Czyli ten tutaj ma 8 GB RAM-u. Im więcej RAM-u będzie miał, tym będzie szybciej chodził i płynniej. Także to też sprawdźcie, zwróćcie na to uwagę, bo to jest dosyć ważny parametr. Jeżeli kupicie 4 GB RAM-u, też będzie to w miarę chodzić, ale 2-gigowe zestawy albo 2-gigowe płytki też bywają w internecie i niestety one działają troszkę powoli. Także będziemy tutaj skupiać się na takim, powiedzmy, zestawie z... Tutaj widzicie, macie 4 giga ramu i taki zestaw kosztuje 244 zł. I już może być taka płytka, ale do tego może macie jakieś takie radiatorki, które możecie nakleić, stare Wam zostały.
I może macie zasilacz, obudowy nie potrzebujecie, bądź możecie wydrukować. Słuchajcie, jeżeli chcecie, możecie kupić sobie taką obudowę. To są obudowy, które można na AliExpress kupić bez problemu. One mają szybkę i montowane są na listwę, na szynę DIN. Także tutaj też jest fajna sprawa. Możecie też sobie wydrukować obudowy. Na stronach internetowych są gotowe projekty, na przykład coś takiego. Też można sobie wydrukować na drukarce 3D, jeżeli macie. Jeżeli nie macie, to też można zakupić gdzieś, powiedzmy, w internecie. Ewentualnie do znajomego podejść, który wydrukuje Wam taką obudowę na ten oto kontroler Raspberry Pi 4. No dobra, zaczynamy przyklejanie radiatorków. Pod spodem jest oczywiście taka osłonka papierowa, pod którą znajduje się klej termoprzewodzący i tym naklejamy na właśnie te urządzenia, te procesory, tak? Czyli ten tutaj i ten tutaj ostatni, który za chwilę nakleję. Po zakończonym naklejaniu powinno to wyglądać mniej więcej tak. Zobaczcie. Ładnie dolegają. Upewnijcie się, że dociśnięte są prawidłowo, że nie ma nigdzie luzów, że się nie ślizgają. One się oczywiście dokształtują i ładnie będą to ciepło odprowadzać. W następnej kolejności zajmiemy się instalacją oprogramowania na kartę microSD. Potem jak już zainstalujemy kartę pamięci w czytniku, upewniamy się, że w komputerze karta pamięci została wykryta prawidłowo, czyli otwieramy sobie mój komputer i pojawia nam się karta. Możemy ją sformatować dodatkowo. Jeżeli to jest nowa karta, to z reguły jest już sformatowana i upewniamy się, że działa prawidłowo w ten sposób. Karta została sformatowana, zamykamy i otwieramy przeglądarkę internetową. W przeglądarce internetowej musimy tutaj w oknie wyszukiwania wpisać Raspberry. Potem jak już mamy Raspberry wpisane, znajdujemy sobie stronę Raspberry Pi, tutaj tą, którą widzicie. I wchodzimy na tą stronę. Następnie, oczywiście tutaj strona jest po angielsku, więc zostawimy tak jak jest oryginalnie. Jeżeli macie tłumaczenie na polski, to przetłumaczy Wam to jako oprogramowanie. A jeżeli jest oryginalny język, to będzie software. Klikamy w oprogramowanie bądź software i schodzimy na dół. Szukamy sobie tego tutaj narzędzia, dzięki któremu zainstalujemy sobie oprogramowanie Home Assistanta na kartę pamięci. Instalujemy sobie tutaj, właściwie ściągamy najpierw to oprogramowanie. Czekamy, aż się ściągnie. W momencie, gdy oprogramowanie się pobierze, klikamy dwukrotnie. Odpala nam się. Zamykamy sobie stronę internetową. No i przechodzimy do instalacji. Jeżeli nie pobrałoby się to, nie uruchomiłoby się w ten sposób, w tym układzie musicie sobie wejść w mój komputer i poszukać sobie opcje pobrane. Taki katalog będzie tam na pewno. I tam to się zapisało, więc tam dwa razy klikniecie. Instalujecie sobie to oprogramowanie, po czym je uruchamiacie. Oprogramowanie się uruchomiło, więc teraz musimy wybrać parę elementów. Najpierw wybierzemy sobie model urządzenia. Model urządzenia, czyli Raspberry Pi 4, ten, który ja używam. Jeżeli macie inne, musicie wybrać sobie inne. Tak jak widzicie tutaj, jest napisane model Raspberry Pi 4 model B. Tutaj mamy Raspberry Pi 4 model B. Zaznaczamy tą opcję. Następnie musimy wybrać system operacyjny. Wybierz OS, więc wybieramy sobie system operacyjny. Musimy znaleźć dokładnie to. Widzicie? Tak to jest nazwane. Other Specific Purpose OS. Klikamy. Następnie szukamy sobie Home Assistant, tutaj tą opcję. A następnie zjeżdżamy na dół i szukamy takiej ikonki tutaj. I to jest nasz Home Assistant. Zaznaczamy. Wybieramy sobie wersję. Tą tutaj pierwszą z góry i wybieramy dysk, on powinien nam się podstawić, czyli nasza karta pamięci 32 giga. Wybieramy dysk i robimy kontynuuj. Czy na pewno chcesz kontynuować? Tak, chcemy na pewno kontynuować. System zacznie zapisywać dane na karcie pamięci oraz pewnie ją sformatuje, więc jeżeli wyskoczą Wam na koniec opcje sformatuj kartę pamięci bądź cokolwiek innego, nie róbcie tego. Dzieje się tak dlatego, że system Windows
nie jest w stanie dokładnie zdiagnozować karty pamięci, ponieważ zostaje ona podzielona na różne partycje i to jeszcze dodatkowo Linuxowe partycje, więc system Windows z reguły chce sformatować taką kartę pamięci po zainstalowaniu tego systemu, bo nie jest w stanie jej rozpoznać i myśli, że jest uszkodzona. Więc nie robicie tego, zaraz wam pokażę. Zapisało już 90%, zobaczcie co się będzie działo. W momencie, gdy to dojdzie do końca, robi weryfikację. I finalizowanie. No i zobaczcie, możecie teraz wyjąć kartę z czujnika, robicie kontynuuj, zamykacie to. U mnie system nie chciał sformatować karty, ale wiem, że wcześniej jak robiłem, robiło taką opcję, że chciało sformatować kartę pamięci. Teraz wyjmujemy kartę z czytnika. Nasza karta pamięci jest już zapisanym systemem operacyjnym Home Assistant. Teraz musimy ją umieścić w slocie karty pamięci, który znajduje się na tyle tego urządzenia, tutaj w tym miejscu. I tam ją musimy włożyć, słuchajcie. Wkładamy ją oczywiście tymi złotymi pinami w ten sposób. Spróbuję to zrobić jedną ręką. I jest. Karta pamięci została umieszczona w slocie. Teraz zostało nam podłączyć to urządzenie. Zobaczcie, żeby podłączyć to urządzenie, to musimy mieć taki kabelek mniej więcej. Może być oczywiście krótszy, ja miałem taki zwinięty. Można je przede wszystkim znaleźć gdzieś w jakichś routerach albo starych urządzeniach, których nie używacie. Ewentualnie możecie zakupić, bądź zrobić sobie sami taki przewód. Wykorzystamy jedno z łącz tutaj z routera, obojętnie które. Podłączymy sobie po kolei od tej strony na przykład. I zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Z jednej strony mamy podłączone złącze do routera, z drugiej strony mamy podłączone złącze internetowe do naszego Raspberry Pi 4. Teraz musimy podłączyć zasilanie, czyli zasilacz wpinamy tutaj do USB typu C, który mamy w tym miejscu. Zasilacz włączony i uruchamiamy. Ja mam taki zasilacz z takim przełącznikiem, więc nacisnę i powinno się uruchomić. Zaświeciły się kontrolki tutaj z tyłu w tym miejscu. Powinny także za chwilę się świecić kontrolki komunikacji. Zobaczcie, już jedna się świeci. Czeka na sygnał. I za chwilę zobaczymy resztę na komputerze. Gdy już jesteśmy przy naszym komputerze, możemy zacząć otwierać nasz Home Assistant. Otwieramy przeglądarkę internetową. Wpisujemy taki adres, ja go tutaj wkleję. Zobaczcie. Udostępnię go oczywiście pod linkiem w filmie. I mamy coś takiego. Home Assistant.local:8123. To jest adres naszego Home Assistanta. Zobaczcie. I zaczyna się konfiguracja tego całego oprogramowania, tego całego sprzętu. On się musi przygotować, po czym wyskoczy nam gotowe okno logowania, w którym założymy sobie konto. Konto lokalne oczywiście. Jak widzicie, czas może potrwać do 20 minut, więc poczekamy chwilkę. Gdy oprogramowanie już się skonfiguruje, przechodzimy teraz do takiego ekranu. On się nam wyświetli automatycznie po tej konfiguracji, w której stworzymy swój inteligentny dom. Słuchajcie, klikamy ten oto przycisk, stwórz inteligentny dom. No i tutaj musimy wpisać swoje imię. Możemy sobie wpisać swoje imię, ja mogę wpisać swoje. Po czym nazwę użytkownika, wybieramy jakieś. Oczywiście to nie musi być imię prawdziwe, to wszystko zależy od was. Tworzymy sobie konto na swoim wewnętrznym urządzeniu, więc to tylko i wyłącznie jest dla was. No wpiszemy tutaj OZE for Home. I wybierzemy sobie jakieś własne hasło oczywiście. Wpiszemy hasełko. Na przykład na próbę zrobimy, nie wiem, takie. Po czym potwierdzimy. Hasło zostało potwierdzone, że jest takie same. I utworzymy konto w tym miejscu tutaj. Tutaj prosi nas o podanie lokalizacji. Ja się znajduję w tej chwili w Holandii, pokazuję mi Amsterdam, ale to nie jest Amsterdam oczywiście.
Możemy to pominąć bądź zrobić dalej. Kraj, w którym znajdujemy się, możemy zrobić Polska. Dalej. Tutaj możecie zaznaczyć, jeżeli chcecie, opcję dostarczania danych analitycznych. Ja ich nie zaznaczam. Znalazło jakieś kompatybilne urządzenia w pobliżu. No i zakończymy tutaj, w tym miejscu. No i tym właśnie oto sposobem utworzyliśmy swój inteligentny dom, Home Assistant, którym będziemy kontrolować turbinę wiatrową i całą resztę. Tu z boku jest cała legenda, którą możemy sobie stosować, tutaj używać, jeżeli chcemy. Dodamy do niej oczywiście trochę więcej opcji, bo na razie są tylko podstawowe, ale później pokażę Wam, jak to zrobić w dalszych częściach filmu. Teraz dodatkowo chcąc jeszcze wiedzieć, pod jakim adresem dokładnie połączyło się nasze urządzenie, mówimy o adresie wewnętrznym sieci lokalnej, bo w tej chwili mamy wpisane coś takiego, ale jeżeli chcemy na przykład przypisać na stały adres, żeby on był cały czas wykrywalny pod jednym adresem, musimy wyznać adres wewnętrzny naszej sieci, pod którym podłączyło się to urządzenie Raspberry Pi. Przechodzimy do tej bocznej rubryczki, znajdujemy na końcu ustawienia. Schodzimy sobie na dół, szukamy system. Schodzimy znowu na dół, szukamy sieć. I zjeżdżamy całkiem na dół. Tu jest sieć lokalna. Klikamy sobie na to oko tutaj, żeby odkryć, jaki adres wewnętrzny naszej sieci jest tutaj przydzielony przez router. I mamy adres, słuchajcie, 192.168.0.106 z portem 8123. Skopiujemy sobie ten adres tutaj, bądź możemy to też skopiować przez ten odnośnik tutaj z boku. Skopiowana do schowka. Teraz możemy sobie zamknąć stronę internetową, otworzyć jeszcze raz i tym razem wkleić sobie ten oto adres 192.168.0.106, po czym klikamy Enter, oczywiście z tym portem 8123 i otwiera nam się to samo. Teraz musimy znowu się zalogować, bo to jest inny adres, pod którego się łączymy. Piszemy sobie nazwę użytkownika OZ4Home i hasło wpisujemy to, które wcześniej ustalaliśmy. Po czym logujemy się. Możemy sobie zapisać to hasło dla swojej wygody. I jesteśmy w tym samym urządzeniu, tylko że spod bezpośrednio adresu lokalnego, co daje nam możliwość później dostępu zdalnego. Musimy znać ten adres i musimy go oczywiście przypisać na stałe do tego urządzenia, a to zrobimy z poziomu naszego routera. Pokażę Wam na moim przykładzie, na przykładzie mojego routera, jak to zrobić. W większości routerów działa to podobnie, więc powinniśmy sobie z tym poradzić. Zapraszam do subskrypcji. Piszcie komentarze, jeżeli mieliście już z tym do czynienia, napiszcie, co robicie na własnych dashboardach, na własnych Home Assistantach. Jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, oczywiście link do kawy jest w opisie. No i to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. No i do następnego odcinku.